Na wakacje samorząd Świeradowa-Zdroju wprowadził na terenie całej gminy bezpłatną komunikację miejską. Pomysł spodobał się mieszkańcom i turystom do tego stopnia, że linia została wydłużona do Szklarskiej Poręby, a teraz do Czech. Paweł Smutny, burmistrz Nowego Miasta, zapewnia, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla Polaków i dla Czechów. Myślę, że skorzystamy z tego pomysłu wspólnie jako sąsiedzi. My pojedziemy do Świeradowa na zabiegi kuracyjne, zakupy oraz zimą na narty, a Polacy przyjadą do nas na górskie wycieczki, a rowerzyści na single tracki. Mieszkańcy Nowego Miasta na darmowe połączenia z Polską czekali ponad 3 miesiące. Tyle czasu zajęło przygotowanie wszystkich międzynarodowych pozwoleń. To dobry początek naszej przygranicznej współpracy. Teraz dojedziemy do siebie bez najmniejszych problemów. Nasi mieszkańcy jeżdżą na gondole do Świeradowa na narty. Teraz pojadą autobusem. Chętnie pojedziemy na zakupy do Mirska i do Świeradowa. Co ciekawe, to jest pierwsze połączenie w Sudetach między kurortami wypoczynkowymi. Zimą narciarze będą mogli pojechać do Szklarskiej Poręby ze Świeradowa-Zdroju i dalej do Czech i Liberca. Rocznie nas odwiedza prawie 400 tysięcy gości, także myślę, że spora część z tych gości skorzysta z tej komunikacji do Czech. I z drugą stronę to samo, mamy dużo do zaoferowania gościom z Czech, uzdrowisko, kolej gondolowa i wiele jeszcze innych atrakcji. Po czeskiej stronie zamki, lodowisko, przepiękne miasto Frýdlant, Nowe Miasto i Liberec, także tylko wystarczyło to spiąć. W autobusach zostaną zamontowane specjalne stojaki na narty, tak aby w bezpieczny sposób można było dojechać do ośrodka narciarskiego. Teraz ma być podobnie jak w Alpach. Do Świeradowa-Zdroju zimą przyjeżdża prawie 3000 narciarzy. Jest to świetny pomysł. Uważam, że taki produkt już dawno powinien u nas zaistnieć. Coraz więcej mamy narciarzy z Czech. Ze Szklarskiej również dojeżdżają, a ta oferta tak naprawdę będzie skierowana do nich i myślę, że cały region na tym skorzysta. Darmowa komunikacja ma przyciągać jak magnes do Świeradowa-Zdroju nowych turystów, kuracjuszy i narciarzy. Już teraz samochód można pozostawić na hotelowym parkingu, a atrakcje turystyczne zwiedzać podróżując komunikacją miejską. Czesi zaczynają się powoli przełamywać, co prawda jeszcze nie są tak liczną grupą turystów jak Niemcy, Belgowie czy Holendrzy, ale jest ich coraz więcej. Przyjeżdżają do nas z Nowego Miasta najczęściej na zakupy, ale to co nas hotelarzy najbardziej interesują, zaczynają się przełamywać jeśli chodzi o usługi hotelowe i spa, bo przyjeżdżają do spa, przyjeżdżają do nas na narty, a my do nich latem przede wszystkim. Niestety wciąż brakuje połączenia między Karpaczem a Szklarską Porębą. Już teraz oba samorządy pracują nad utworzeniem takiej linii komunikacyjnej. Niestety w tym roku narciarze z kibusem do Karpacza nie pojadą.